ciekaw jestem, jak tam temperatura na Brennero. Dzisiaj mam taki cel, żeby na jutro zostało właśnie. Parking z takim widoczkiem. Przejazd przez kontrolę. Tam widzicie taki szklany budynek. Tutaj brameczki. Nie wiem, jakiej ja się pogody spodziewałem. Właśnie, tutaj można by było kiedyś zrobić taki odcinek. Powiem wam, że... Ale nie pytajcie, dlaczego jadę. Nie pytajcie. Będę miał przegięcia za jakieś parę minut. Tak to jest, jak człowiek właśnie uprawia kombinację. Zobaczcie sobie, jaki mietek jest upieprzony. Siemaneczko, witam was w kolejnym vlogu. Właśnie rozpoczyna się dzień pracy. Kończy się pauza. Prawie 11,5 godziny się wykręciło. No i co, startuję w drogę, słuchajcie. Rozpoczynamy kolejnego vloga i kolejny dzień pracy. Kurczę, jaram się. Jedziemy przez Brennero. Będą fajne widoczki. I oczywiście walimy do Włoch, no, prosto do Włoch, prosto do Włoch. 300 chyba, a 20 km mam do granicy z Austrią. Jestem na bardzo fajnym parkingu, to jest Autohof, ale jest naprawdę spoko. Dlatego, że tutaj jest bardzo dużo udogodnień, takich jak prysznic, toaleta, chociaż ta toaleta taka... Skręć w lewo, następnie na końcu drogi skręć w prawo. Wiesz, toaleta była bardzo średnia, można by tak to powiedzieć. Ale parking spoko. Zobaczcie, tutaj naprzeciwko Aldi, wczoraj w nim byliśmy pod koniec vloga. Tam jest sklep Norma. Tam po prawej stronie były jakieś sklepy typu Rossmann i tego typu rzeczy. Też musiałem wczoraj wejść do Rossmana, także... Następnie na końcu drogi skręć w prawo. Także spoko, fajnie, nie? Że takie sklepy gdzieś tam są. Skręć w prawo, by 279, następnie skręć w lewo. No przecież my w lewo, tak? Nie, kuźwa. Pskitu. Muszę tam przejechać z tamtej strony. Nieźle, ale widzę, że tam też zawracają. No, także słuchajcie. Kolejny vlog, kolejna trasa. Tym razem na pewno będą widoczki fajne. Teraz jeszcze nie ma co się ich spodziewać za szybko, ale na vlogu to będzie chwila, moment i za chwilę pojawi się trasa Brennero. Trasa Brennero, akurat się tak poukładało, że jest będzie widno, jak będziemy na Brennero. Miałem wyjechać o godzinie, znaczy mogłem wyjechać po 9, zrobić sobie 9 i wyjechać po tej 9, ale mówię, kręcę 11. Odpocznę w końcu. Po 100 metrach skręć w lewo, a 73, następnie pojedź autostradą. To kolejny sklep Rewe. Także tych sklepów jest naprawdę dużo i to jest naprawdę na plus przy parkingu. Dzień wstał do życia. Jak widzicie. Spalanko 31,7. Zapomniałem wam wczoraj powiedzieć, na jakim spalaniu wczorajszy dzień się zakończył. Skończył się na 34,4. Także takie wczoraj spalanie po tych górkach było, dosyć konkretne. Zobaczymy, jakie dzisiaj zrobimy po tych górkach, które tutaj są. Tutaj nie ma jakichś, nie wiadomo jakich górek, ale coś tam się dzieje, nie? Jakieś podjazdy tam delikatne są. Od samego początku, jak tylko wyjechałem, to 9 zł staram się cisnąć, no wiadomo. 76 jest średnia, dlatego że no na tych górkach dosyć mocno zwalnia. Niestety waga nie ułatwia. No i co? Dziewiąteczka. Dziewiąteczka 100 km prosto. Taki mały update, aktualizacja. No tu jakiś parking, zobaczcie sobie. Szela. Już taki klimat trochę austriacki. Ja jak patrzę na jakieś parkingi, to jestem w stanie tak jakby sobie przypisać do danego państwa taki parking. Przykładowo ten, no to taki bardziej austriacki, już jakieś pagórki, nie górki, coś tam się dzieje, nie? A tutaj co jest, kolego? Przyspieszamy, nie zwalniamy. Nie ma czasu.
czuć już austriacką pogodę. Jak mówiłem o austriackich parkingach, że już czuć i widoki czuć, no to teraz austriacką pogodę nie tylko czuć, ale i widać. O, śnieg nie ułatwia jazdy. Zobaczcie, jakie lustra. Masakra. Dawno takich upieprzonych luster nie miałem. W Szwecji. Podczas śniegu i tego błota. To te błoto najbardziej powoduje ubrudzenie tych luster. Będzie trzeba ci zaraz zrobić pauzę. 45. Dokładnie za godzinę i 8 minut. W sumie pół godziny po 15 wykręciłem podczas wizyty tam, gdzie król chodzi piechotą. Także jeszcze pół godzinki trzeba się gdzieś tam dokręcić. Za godzinkę i będzie można gdzieś dalej, ale to już będzie na pewno w Austrii. Dokładnie 9 km mam do granicy i pojawiają się już fajne widoki za oknem. Gdzieś tam jakieś pagórki, górki, coś tam się dzieje. No ale zobaczcie, jaka jest pogoda piękna. Już to jest po prostu coś niesamowitego. Ach, kurczę. Szkoda, że taka pogoda się trafiła. Może będzie w Austrii lepiej, ale nie wiem, nie wiem. Nie wygląda to dobrze. Ciekaw jestem, jak tam temperatura na Brennero. Teraz jest 4 stopnie, ale czym bliżej właśnie Austrii, tym chłodniej, bo dzisiaj rano było 9 stopni, jak wyjeżdżałem z parkingu. Wczoraj też było ciepło, wczoraj było 11 stopni na wieczór. Także pogoda taka w miarę. Zobaczymy, co to będzie w samej Austrii. Przede mną niezła ścianka. Skalista. Trochę mgła nie ułatwia widoków, ale coś tam widać, coś tam widać. No jest fajnie. Jest fajnie. Jak ja tęskniłem za takimi widokami. Lubię to. Ciekawe, ile w tym roku będzie mi dane pozwiedzać takich miejsc i ile będzie mi dane pokazać wam ciekawych miejsc. No tutaj jest sztos. Tutaj po prawej stronie parking, w sumie po lewej też, bo z takim widokiem parking. Co wy na to? Stałby, co? A tu mamy granicę, proszę państwa. Granica. A granicy zero kontroli. Jedynie co zwężka. Prawym pasem szły ciężarówki. A lewym osobówki. Kurczę, nawigacja w ogóle nie chce mnie puścić przez trasę Brennero. Nie wiem dlaczego, co tam się dzieje, że ona nie chce. Nie ma żadnych komunikatów nad autostradą. Nie mam pojęcia, co tu się dzieje. Jeszcze tej trasy tą ciężarówką nie robiłem, tego też ciężko powiedzieć, ale po 600 metrach objedź rondo i zjedź piątym zjazdem. Następnie trzymaj się prawej strony. Tak, na pewno. Na pewno będę zawracał. Już jadę. Już zawracam. Także ciśniemy, słuchajcie, ciśniemy dalej. Do celu widzę, że Google pokazuje 1023 km, a za 27 minut muszę zrobić jakąś pauzę. Więc za chwilę jakiś parking wyłapię. Staję, robię pauzę i będę mógł jechać dalej. Później po tej pauzie, tak żeby zrobić to właśnie to jest 350 km. Drugie tyle, co się udało dziś do tej pauzy. 45 i będzie bajecznie, będzie bajecznie, że tak powiem. Dzisiaj mam taki cel, żeby na jutro zostało właśnie 650 km do celu. 600 trzeba będzie zrobić, żeby tak z 5 dych stać przed rozładunkiem. Może uda mi się znaleźć w aplikacji jakiś ciekawy parking, wyznaczyć sobie cel do niego i tak stanąć właśnie może blisko Neapolu,
gdzieś, nie wiem, zobaczymy jak to będzie. No ale kurczę, no wszystko w jutrzejszym dniu będzie. Zjedź 6, bez 173. Wszystko w jutrzejszym dniu będzie rozstrzygane, gdzie będziemy stać. Chociaż dzisiaj też będą jeszcze fajne widoczki. Mam nadzieję, że ta pogoda za chwilę się uspokoi. Tam bliżej Innsbrucku i tak dalej, w tamtą stronę będzie już lepiej. Powinno być lepiej. Już bliżej Włoch. We Włoszech wydaje mi się, że będzie spoko pogoda. Zjeżdżam na parking, pokażę wam jak to będzie wyglądało. Dwa stopnie na plusie. Po 200 metrach lekko w lewo, następnie jedź do przodu. Tam dalej chyba jest jakiś parking. Chyba tak. Tak, dalej jest też parking. Jedź dalej prosto. W lewo. Lekko w lewo. Następnie jedź do przodu. No, są miejscóweczki eleganckie. Jedź do przodu. Następnie lekko w lewo. Po 200 metrach, lekko w lewo, a 12. I git. Pauza. Parking z takim widoczkiem. No może być, może być. Na pewno dalej będzie fajniej. Na pewno parking ten mocno uczęszczany. No i z pewnością w późnych wieczorach mocno zajęty. Ale dobrze, że jest. Tam jakiś hotelik, chyba nawet jakaś restauracja jest, gdzie można coś na ciepło zjeść. Austriacy raczej dobrze gotują, także w austriackich restauracjach można porządnie zjeść. Przynajmniej ja mam takie doświadczenie. I jedziemy dalej, słuchajcie. Pauza pauzą, ale roboty zrobić trzeba. Mam już ustawiony parking za 364 km i liczę, że na nim stanę, zobaczymy co z tego wyjdzie. Gdzieś tam jakieś plany są, znalazłem sobie parking. No i pociskamy. A po drodze liczymy na widoczki, że pogoda się jakoś wyklaruje. Po 100 metrach, lekko w lewo, a 12. Przejazd przez kontrolę, ale ja akurat mam zielone światło. Waga, proszę państwa, waga. Trochę widzę na boku chłopaków stoi, szczególnie z busików. Także tak to wyglądało. Już się bałem, że może być trochę lipa, bo jestem tak na styk, można powiedzieć, na styk z wagą. Ale się udało. Zielone światełko i poszli. No nic lepiej się nie dzieje, jeśli chodzi o widoki. Znaczy one pewnie są. Za tą mgłą straszną, która jest. Aj kurczę. Szkoda. Dojeżdżam 9 km mam do skrzyżowania, na którym będzie też, na którym zazwyczaj widać skocznie w Innsbrucku. No ale pewnie przy tej widoczności średnio. Nie wiem jak to jeszcze na kamerze widać. Chyba też średnio. Także nie poglądamy sobie co tam się dzieje. Tam też nie widać co tam się dzieje, tylko widać skocznie, kawałek skocznie. No ale dolatuję powoli do niej.
i zaraz kierunek Brennero. To lubię, to lubię. Tam widzicie taki szklany budynek, właśnie część skoczni narciarskiej, która jest tam po prawej stronie, na tym wzgórzu. Przy lepszej pogodzie fajniej to widać. Nawet nawigacja widzi tą skocznię. Tutaj już będą cały czas drogowskazy, żeby jechać prosto do Włoch. Prościutto do Włoch. Italii. Jakoś to tam będzie szło. O, Mieczysław. Mieciu. Góreczka. Tutaj na tym moście jest zazwyczaj bardzo ładny widok. No ale jak widać na załączonym obrazku, Lipton. Ale w tym tempie to ja nie wiem, czy ja zrobię te 360 km z tamtego parkingu. Coś mi się wydaje, że może być ciężko. Jak to będzie tak szło? Jak to Mieczysław tak będzie pękał pod te górki? Tutaj brameczki. Zwolnimy sobie trochę. Nie wiem, jakiej ja się pogody spodziewałem w lutym. Wiadomo, że będzie śnieg. Ale sądziłem, że będzie aż taka mgła. Jedź na 13 przez 23 km. Tutaj też byłby bardzo ładny widok. Szczególnie ten wyciąg fajnie wygląda. Wjeżdżają te wagoniki. Ale pogoda trochę nie ułatwia, nie ułatwia. Śniegu jest pyte. Narciarze mają co robić. To w ogóle jakieś stoki są narciarskie. Ostatnio też, ile? W grudniu jechaliśmy tędy? Dobrze pamiętam, czy w listopadzie? Możliwe, że w listopadzie była jazda tędy tutaj Brennerką. Tyle, że w drugą stronę chyba jechaliśmy, nie? Tak, tak, jechaliśmy z Włoch. Jechaliśmy z Włoch do Niemiec. No Mieciu, kolego, wolniej się nie da. No chyba się da, widzę. 48. No kolego, powinni tobie dołożyć parę koników. Tak z 550 jakbym miał, to może by pod te górki lepiej szedł. Znaczy na pewno by lepiej szedł. To jest pewne. A ile zupy by wypił? Już ile wypił? 34,2. A jeszcze się trasa nie skończyła. To nie koniec pagórków dla Mieczysława na dzisiaj. Nie wyobrażam sobie spalania, jakie mogłoby być na przykład w Norwegii. Gdzieś tam na tych podjazdach i zjazdach, na których by się umęczył. Tutaj to jeszcze jest nic. Tutaj nawet nie było ostrzeżenia o zniesieniu. Po prostu taka większa górka i on już ma problem. A jakby było tak z 12% podjazdu, 14, nie wiem, nie mam pojęcia, co on by zrobił. 5 na godzinę by wjeżdżał. Jedynka i ogień. Jeszcze kilka kilometrów i śniegu nie będzie, a zrobi się cieplej po włoskiej stronie. Tutaj tylko ta austriacka część, o jak z Kanio poszło, ale trochę na pusto, aż niemożliwe, żeby on cokolwiek miał załadowane.
Demo Trans też poszedł ogniem. A Mieczysław leci w kulki. Tutaj właśnie w Europie to chyba prawdziwa, znaczy w tej takiej Europie centralnej, można by powiedzieć. To zima tylko tutaj, w tej Austrii. Taka jest, bo Niemcy, no w niektórych częściach Francji też jest zima, ale tam Paryż i tak dalej, to taka zima jak u nas. Nie, praktycznie brak. Wczoraj też rozmawiałem z kolegą z firmy, mówi: kurczę, co to za zima? Środek praktycznie lutego, a tu grama śniegu nie ma. Tu jaki fajny parking, zobaczcie. Ani grama śniegu nie ma w Polsce. Co to za zima? Ale może i dobrze. Może i dobrze, że są takie kraje jak właśnie Austria czy Szwecja, że w Szwecji tego śniegu jest bardzo dużo. Jak ktoś lubi zimę, to wtedy sobie wyjeżdża do tego kraju, zwiedza i jak mu się znudzi, to wraca. Jakby tak wszędzie była ta zima, to nie wiem. Nie jest to nikomu do życia potrzebne, bynajmniej mi, człowiekowi, który nie lubi zimy. Tutaj też bardzo ładny widok, ograniczenie do 60 km na godzinę, więc trzeba powoli. Zwężka, remonty. Z tego co pamiętam, to tutaj ten remont się już bardzo dawno zaczął. Nie wiem, kiedy oni go zamierzają kończyć, nie wiem, co tutaj wymieniają, barierki. Nie mam pojęcia, co oni tutaj robią. Ale tutaj też by był kozacki. Teraz jest w miarę fajnie. Te ogromne sople zwisające ze skał w niebieskich kolorach, takich błękitnych, robią przepotężne wrażenie. Taki kawał lodu, jakby komuś spadł na głowę, to jest przecięty w pół trup na miejscu. Tutaj za niedługo będzie granica w ogóle włoska, także niedługo Włochy się zaczną. Jeszcze kawałek. Jeszcze kawałek, proszę Państwa. Nie wiem, czy to ograniczenie jeszcze jest. Jest jeszcze 60 na godzinę. W Austrii nie ma co popędzać się nawzajem, bo kosztowne są mandaty, a już jak ktokolwiek, komukolwiek daje mandat w Austrii albo zatrzymuje go w celu jakiegoś tam mandatu, to się nie kończy na tylko przekroczeniu prędkości, a jeszcze jakaś kontrola tacho i inne głupie rzeczy, które mogą wymyśleć. No i wtedy może być no nieprzyjemnie. Dobra, 8 dyszek. No, 8 dyszek, ale co jest, Mieciu? Nie możesz? Ale jakie zaspy, co? Kurde. Zima pełną gębą. No i tutaj już granica austriacko-włoska, z tamtej strony kontrola wagi i ogólnie może być jakaś tam inna kontrola, ale przejazd przez parking, a tutaj wjazd do Włoch, Italii. Za 500 metrów jedź dalej prosto. Tu też ograniczenie do 60. Dojechałeś do zaznaczonego punktu trasy. Znajduje się po lewej stronie. Jest nadzieja, zobaczcie, słoneczko wychodzi. Jest nadzieja jeszcze na jakieś fajne widoki tutaj, po tej włoskiej części. Też są
widoki jeszcze przez kilkadziesiąt kilometrów. Także będzie można coś popatrzeć. Podoba mi się to, podoba. Tunel w skale. To jest to. Tylko szyby upaćkane, ale nic nie widać. No ale taki mamy klimat, tutaj nic na to nie poradzę. Gdybym je nawet umył, to przez tą trasę, którą jechałem wcześniej, byłyby dokładnie takie samo, jak są teraz. Tak jak wam mówiłem, tutaj już będzie śniegu coraz mniej. Nawet temperatura już rośnie. Tam wcześniej, przed tym tunelem na granicy, było 0, a teraz już 3 stopnie jest na plusie, także temperaturka sobie rośnie. Co widać też po okolicy, nie ma tyle śniegu. Jest 261 km do tego parkingu, a 3 godziny i 3 minuty mam jeszcze na Tahoe. Zastanawiam się, czy dolecę. No w tym tempie nie, tutaj jest w ogóle ograniczenie 60 na godzinę. Słabo to widzę. I tutaj jest bardzo piękny widok, bardzo naprawdę. Zobaczcie, co to jest, co to jest. Te góry robią niesamowite poczucie szczęścia, widząc je. Jeszcze jakby w tej trasie trafił się jakiś Mont Blanc albo jakiś Freyus, to by było dopiero kombo widoków. Chyba najlepszy widok jest właśnie teraz. Uwielbiam ten widok tutaj. A już jest 6 stopni ciepło, także będzie coraz cieplej. No w końcu Włochy raczej uznawane są za ciepły kraj. Tylko od tej Austrii trochę wieje jeszcze, nie? Nie nagrywałem nic na samych bramkach, bo na tych bramkach bardzo często jest tak, że stoi policja, no i wybiera sobie ludzi do kontroli, ściąga na prawo. Więc także jak tam będziecie jeździć kiedyś, to pamiętajcie, że w tych bramkach to bardzo często stoi policja, szczególnie też wieczorami,
wieczorami, jak ten parking jest zapchany, na którym kiedyś robiliśmy teścik, jak jeszcze trzeba było, to jeśli tam jest zapchane, to oni zamykają ten wjazd na parking i sobie stoją, nie? Także tam trzeba mieć na to uwagę. Tak w ogóle to przed chwilą i dosyć wcześniej też kilka razy widziałem informację, że 12.02, czyli jutro, tutaj ta droga dla ciężarówek powyżej 7,5 tony będzie zamknięta. Ciekawe dlaczego? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, co oni tu kombinują. Mogą zamknąć to na sobotę, niedzielę, która jest sobota w sumie. I na niedzielę zrobią jakiś zakaz. A grom ich wie. Przyspiesza, zwalnia ten gościu. Co on robi? Panie, jedź pan. Panie, jedź pan, tu nie można wyprzedzać. A ja bym chciał, ale nie mogę. Tam już jeden widziałem po drodze się naraził na wyprzedzanie chyba, bo go zdjęli na bok. A tutaj na Brennero słyszałem nawet, że potrafią zabrać prawo jazdy za taki wybryk. Nie ryzykuję. Nawet jak pojechał 50. Nie ma takiej opcji. Nie ma nawet takiej możliwości, proszę państwa. Kolejna ściana. Ale to są wysokości, kurczę. Naprawdę przepiękna trasa tutaj jest. Kiedyby nie jechał, to jeśli tylko jest pogoda, widoczność, robi to niesamowite wrażenie. Polecam każdemu. Polecam każdemu Brennero. Właśnie, tutaj można by było kiedyś zrobić taki odcinek, jak zrobił Tkaczykowski z kamerą na głowie przez Brennero. Tutaj kolejne fajne miejsce. Fajny widok jest. 11 stopni ciepła. To jest to. I to się rozumie. Najgorsze jest to, że ten parking, na którym sobie zaplanowałem, że to lecę, to jeżeli bym teraz w końcu zaczął jechać 9 zł na godzinę, to mam 4 minuty zapasu. Jeśli nadal będziemy tak jechać, jak jedziemy, bo jest ograniczenie 60 km na godzinę i wszyscy jadą 70, a w porywach do 72-3, czasami 67, no to niestety. Ale z tego nic nie będzie. Trzeba będzie znaleźć parking wcześniej. Są tam parkingi, nie mówię, że nie ma. No ale wiecie jak jest.
już sobie coś człowiek zaplanuje, to fajnie, żeby doszło to do realizacji. Jakkolwiek. Jedź pan tym gruzem, jedź. Kto to tam w ogóle tyle jedzie? Przecież tutaj to z tego co pamiętam, to zawsze się szło. Nie patrzyło się na te 60, bo tu nie ma żadnych radarów, nic. A kto zatrzyma 150 ciężarówek jadących 9 zł na godzinę? Aj panie. Kurczę, jak tu jest 11 stopni, to tam w Neapolu będzie z dwie dychy. Albo i lepiej. Oby tak było. Tam na dole rzeczka sobie płynie. Proszę bardzo, jaki fajny widoczek. Włoski klimat. A dzisiaj już 508 km zrobiony. Jak tam będę dojeżdżał, to będzie, słuchajcie, 708 jakoś tak. Czyli jeszcze dwie paczki do zrobienia. Nie wiem, co z tego będzie. Nie wiem, ale się dowiem. Można by powiedzieć, że powoli żegnamy widoki, bo jeszcze po prawej stronie ta górka, po lewej stronie miniemy taki łuk. I zaraz za tym łukiem będą się góry powoli kończyć. Ale i tak bardzo dużo fajnych widoków się udało, że tak powiem, pokazać coś tam. Cokolwiek chociaż. Nie, no myślę, że to nie jest takie cokolwiek. Moim zdaniem. Ja lubię te widoki. Zawsze, nawet gdy zobaczę u kogoś w internecie, na kanale, coś ciekawego, no to się jaram. No. Dobra, słuchajcie. Parking, który planowałem, to już na pewno odpada. Za długo jechaliśmy 60 na godzinę. W porywach do 65. Niestety to zbyt mocno zwolniło. I zbyt dużo czasu straciłem. Zabraknie mi około 5 minut, żeby dolecieć do tego parkingu. Więc pewnie coś będę kombinował wcześniej, nie wiem, czy cokolwiek jest wcześniej i ile wcześniej, to też jest ważne. Szkoda, bo myślałem, że rzeczywiście zrobię dzisiaj te 700 i jutro te 700 i będzie prima sort, ale niestety dzisiaj się nie udało. No i jutro to będę wyciskał ile się da. Chociaż jutro może być prostsza droga, bo jutro będą same autostrady i nie będzie żadnych takich dziwnych akcji jak dzisiaj, że gdzieś tam jedziemy wolno, bo jakieś ograniczenie 60, jutro już raczej same autostrady, więc może jutro nadgonię coś, ale to też droga w stronę Rzymu, sami wiecie jak może wyglądać, może gdzieś tam w okolicach właśnie być ciężko, a później do Neapolu to już chyba będzie z górki, chociaż rozmawiałem z kolegą, to mówi: a już tutaj miniesz Bolonię i za Bolonią pójdziesz ogniem i tam już raczej nic się nie powinno dziać. Oby tak było. Tak ogólnie to się też okazuje, że ja myślałem, że tą robotę, co teraz jadę, to już będę robił pierwszy raz ogólnie w firmie, a okazuje się, że tam kolega już był na tym rozładunku, z którym rozmawiałem. I on tam już mi powiedział co i jak, co załatwiać, jak podjechać i o której być, żeby najlepiej to rozładować. Więc będę działał. Dobrze jest tak, jak ktoś już był i podrzuci jakiś temacik, żeby coś tam wiedzieć na ten temat, a nie jechać na przypale. Ale nie ma sytuacji bez wyjścia, tak? Zawsze gdzieś ten rozładunek będzie, ale jak już można coś usprawnić, no to trzeba usprawniać. Trzeba być jak najwcześniej tam, żeby być pierwszym w kolejce, bo tam podobno się otworzy kolejka, jakaś mała to jest firemka, oni tam ten towar będą upychać, więc czym wcześniej, tym lepiej. Zasada generalnie powszechnie znana, tak?
transporcie, szczególnie gdy jedziesz na małą firmę, gdzie może być, powiedzą, panie, nie mam miejsca, musimy poczekać na miejsce. To wtedy jest trochę Lipton. Kiedyś tak pojechaliśmy właśnie pod granicę z Włochami, tutaj nas, czekajcie, to było na granicy z Włochami, czy to było już we Włoszech? Wiem, że później jechaliśmy na Włochy, ale czy to był rozładunek we Włoszech? Kurde, nie pamiętam, ale mi się wybiło z głowy. Ale pamiętam, że też był taki przeładunek na kontener. Z jabłkiem wtedy jechaliśmy z Polski. Tak, to było jabłko z Polski. Gdzieś albo pod granicę z Włochami, albo do Włoch. Wiem, że na pewno jedno było we Włoszech. No i oni to właśnie przeładunek na kontenery. Na magazynie zero miejsca, zero magazynu. I dopóki nie przyjedziesz, dopóki ty przyjedziesz i dopóki nie będzie twojego kontenera, to cię nie zdejmą. Powiem wam taką ciekawostkę jeszcze z czasów właśnie na busie i porównam te czasy na busie do czasów tutaj na ciężarówce odnośnie jazdy właśnie po Włoszech. Jeśli ktoś jeździ do Włoch, to dobrze wie, że kierowcy włoscy, kierowcy jeszcze może z tego rejonu to jeszcze w miarę, ale jak się pojedzie właśnie dalej tam Rzym, jak się pojedzie tam właśnie do Neapolu, to tam ta kultura jazdy jest dużo gorsza. Naprawdę trzeba uważać na kierowców, bo jeżdżą chaotycznie, wpychają się, wymuszają. Naprawdę trzeba uważać. I o ile jazda busem to była taka, że gość z osobówki nie pierdzielił się, wymuszał mi pierwszeństwo, motocykliści czasami na czołówę walili, gdzieś tam w ostatnim momencie uciekali, wymuszali. No, trzeba było mieć oczy dookoła głowy. Odkąd jeżdżę ciężarówką, uważam, że i mam takie wrażenie, że kierowcy osobówek dużo większy mają respekt do kierowców ciężarówek, ogólnie do ciężarówek, jako pojazdów. No, zderzenie z ciężarówką jednak jest dużo bardziej ryzykowne niż z jakimś tam busikiem czy z jakąś inną osobówką. I może dla tych kierowców mają więcej jakiegoś takiego, nie wiem, szacunku, można by to nazwać. Chociaż też zdarzają się wymuszenia. Bardzo często jest tak. Włoski kierowca gdzieś tam ma w tych genach to, że on tak, no nie do końca jeździ tak z taką kulturą, z taką gracją, jak to na przykład jest, nie wiem, w Anglii. No ja tu bardzo często porównuję kierowców innych do tych w Anglii, no bo uważam, że w Anglii jest naprawdę na wysokim poziomie ta kultura jazdy, szczególnie na autostradach, szczególnie gdzieś tam, jak ludzie się wpuszczają i są dla siebie tak wzajemnie przyjaźnie nastawieni, jeśli chodzi o to, co się dzieje na drodze. Nawet popełnienie błędu przez ciebie nie jest karcone, nikt cię nie będzie karcił, że ty popełniłeś błąd, tylko pokaże ci zazwyczaj okejkę i pojedzie dalej, nie? Nie przejmuj się, zdarza się, jedzie dalej, tak? Tutaj włoscy kierowcy na osobówek już tak łaskawi nie są, nie? Ostatnie 15 minut na dzisiaj i 11 km do parkingu. Liczę, że się tam zatrzymam. Byłoby dobre. Luty, a prace w polu trwają. To jest dziwnego, 12 stopni, jeszcze chwilę temu było 14. Także jest co robić, jest co robić. To już podejrzewam, że w Włoszech można działać w tym rejonie, a już tam dalej to na pewno. No i wjeżdżamy na parking, tu widzę, że zawalone. Można by było ewentualnie za dupami stanąć. Tu przy krawężniku można. Kuźwa, i chyba tak będzie. Sytuacja jest następująca. Brak miejsc na tym parkingu normalnych. Mógłbym ewentualnie stać tak jak tutaj stoję, przy tym krawężniku. Tam niby jest znak zakaz postoju w jedną i w drugą stronę, przed znakiem i za znakiem, ale chyba tutaj nie obowiązuje, tak mi się wydaje. Znaczy, obowiązywać może i obowiązuje, chociaż cholera go wie. Nie mam innego wyjścia, muszę tu zostać po prostu. Nie chcę mi się jechać na SOS-a. Tu mam przynajmniej toaletę. Mam nadzieję, że mnie nikt nie pogoni. Stoją dwie ciężarówki przede mną, jedna już stoi za mną. No nie pytajcie, dlaczego jadę. Nie pytajcie, po prostu. Nie no, powiem wam. Zwolniła się rajka. Zwolniła się rajka, zaraz dwie ciężarówki obok mnie z tych rajek, które były po lewej stronie.
No i mówię, dobra, wyjeżdżam stąd, dam sobie i cofnę w tą rajkę tyłem, nie? Cofam w nią tyłem, jestem praktycznie na linii tej rajki, patrzę, ktoś wjeżdża w tą rajkę. Od drugiej strony. No i pokazuje mi, że on już zaparkował i co go to obchodzi, że ja chcę tu zaparkować. Takim cudem, a mało tego, w miejsce, gdzie ja stałem, podjechała druga ciężarówka, zablokowała wjazd. No i co? Zero możliwości, jadę na kolejny parking. Masakra. Będę miał przegięcia za jakieś parę minut. Życie. Tak to jest, jak człowiek właśnie uprawia kombinację. Mogłem tam stać pod tym krawężnikiem i nie marudzić. Było miejsce i... Ach, zachciało mi się rajki. Ale znowu też, jak widzieliście po lewej stronie, stała solówka w tej rajce. Jak ta solówka by wyjechała i zaparkowałby zestaw, to wszyscy, którzy by wjeżdżali na parking, nie wiem, czy by mnie tyłkiem nie ściągali, chcąc skręcić w lewą stronę. Więc nie wiem, czy to miejsce tam było do końca dobre. No nic, słuchajcie, jadę na kolejny parking. Nie będę stał na SOS-ie. Stanie na SOS-ie to jest przypałowa sprawa. Znaczy przypałowa, no weźcie teraz, stójcie całą noc. Nie, ani się wyspać, ani nic na takiej rajce. Następny parking jest za 20 km. 24 dokładnie. Spróbuję na nim stanąć. Tam 150 miejsc jest parkingowych, także dosyć spory parking. Powinienem gdzieś tam stanąć. Dobra, udało się zaparkować, że tak powiem, trochę na farcie. Ostatnie to miejsce było, wcześniej tam też jest parking i tam gościu też wyjechał stamtąd, ale to miejsce było ostatnie. Zobaczcie sobie, jaki mietek jest upieprzony w tym dziadostwie od soli, od całej tej Austrii. Wszędzie gdzieś tam sypią, on jest cały, cały upieprzony. Najbardziej widać to tutaj na drzwiach. Było to i na zbiorniku. Zbiornik jest po prostu jak w moro, po prostu. Wszystko sól.